W tym filmie zobaczycie sposób podłączenia przekaźnika dwukanałowego systemu FOX Double Switch do żyrandola do wyłącznika świecznikowego. Zapraszam do oglądania. To jest żyrandol dwuobwodowy z trzema lampami załączany tym wyłącznikiem świecznikowym. Podobnie jak do tego gniazdka, dołączymy do tego łącznika świecznikowego przekaźnik dwukanałowy Double Switch systemu FOX. Umożliwi to sterowanie żyrandolem, tak jak tym gniazdkiem, za pomocą aplikacji mobilnej i programatorów czasowych. Moduł pojedynczy, oprócz sterowania za pomocą aplikacji mobilnej i programatorów czasowych, umożliwia także monitorowanie parametrów sieci, takich jak napięcie, prąd, moc i energia. Wyłączamy napięcie i przystępujemy do demontażu łącznika świecznikowego. Aby było łatwiej rozpoznać, który przewód jest do lampy, a który zasilaniem, przewód zasilający oznaczony jest czerwonymi paskami. Przygotowujemy łącznik do zacisku wspólnego łącznika. Montujemy kawałek przewodu, który później będzie podłączony do przewodu zasilającego fazowego. Do modułu mam już wstępnie podłączone przewody. Przewód brązowy zasilanie L, przewód niebieski N oraz dwa szare przewody do sterowania modułem. Aby można było podłączyć moduł pod łącznikiem, musi to być instalacja nowego typu, czyli musi tu występować przewód neutralny. Złącze przewodu ochronnego oraz przewodu neutralnego umieszczamy na dnie puszki. Przewód fazowy L łączymy z zasilaniem sterownika oraz z zaciskiem wspólnym łącznika. Przewody do lampy, brązowy i czarny, łączymy z zaciskami R1 i R2 modułu. R1 i R2 to wyjścia kanałów o znamionowej obciążalności 5 A na kanał. Przewody sterowania lokalnego z S1 i S2 przyłączamy do zacisków łącznika świecznikowego. Po włączeniu napięcia świeci dioda LED w kolorze zielonym ciągle, co oznacza, że sterownik jest w trybie fabrycznym, ale teraz można już sterować lokalnie.
Jako sterowania lokalnego można użyć przycisków bistabilnych, ale zalecane jest stosowanie przycisków monostabilnych. Double switch nie jest przystosowany do współpracy z przyciskami podświetlanymi. Po podłączeniu sterownika pod napięcie zalecane jest przeprowadzenie personalizacji urządzenia. Polega ona na nadaniu haseł dostępu do urządzenia oraz na skonfigurowaniu połączenia z domową siecią Wi-Fi oraz zdalnego dostępu do urządzenia za pośrednictwem chmury FNF. Dodawanie urządzeń jest dokładnie przedstawione krok po kroku w poradnikach na kanale FNF. Link znajdziecie w opisie pod filmem. Dodawanie każdego kolejnego urządzenia jest bardzo proste, z tym, że najpierw trzeba wprowadzić parę danych, a najważniejszymi z nich są hasła. Zapewniają one bezpieczeństwo urządzeń FOX. Każde urządzenie FOX może mieć ustawione dwa hasła. Hasło administratora oraz hasło użytkownika. Po wykonaniu paru kroków urządzenie gotowe jest do pracy. Można już teraz włączać za pomocą aplikacji, jak i za pomocą przycisków lokalnych. Po wejściu w ustawienia dla każdego kanału możemy modyfikować tryb przycisku i to zarówno tego lokalnego, jak i w aplikacji. Z modułem za pomocą aplikacji możemy się komunikować poprzez Bluetooth, Wi-Fi, a także za pomocą zdalnego dostępu za pośrednictwem polskiej chmury FNF. W systemie FOX zastosowano programowanie w oparciu o kalendarze internetowe, co zapewnia czytelną wizualizację wydarzeń oraz pozwala wygodnie tworzyć nawet bardziej skomplikowane wydarzenia cykliczne, a także obsługiwać funkcje astronomiczne. Odbywa się to za pomocą aliasów, czyli nazw, oraz tagów, czyli zbioru poleceń. I co ważne, program zapisywany jest w pamięci sterownika, a nie w chmurze, a więc zostanie wykonany nawet bez połączenia z siecią Wi-Fi. FOX to prosty w instalacji i bogaty w możliwości system bezprzewodowej automatyki domowej. Zastosowano w nim innowacyjne rozwiązania, używane dotychczas w bardziej zaawansowanych systemach automatyki domowej. Kolejne filmy o FOX-ie niebawem. Dziękuję za uwagę.